Adrian, nowy spersonalizowany rower. Kto wpadł na ten pomysł? No tak, to pomysł bliskiej pracowni rowerów. Cieszę się bardzo, że ten projekt jest skończony i dzisiaj pierwszy raz widzę jego efekty, jestem zachwycony. Na szosie to już jest dosyć popularne, natomiast na torze tych spersonalizowanych rowerów jeszcze nie jest tak dużo. Tak, i tym bardziej cieszę się, że na moim tytule gdzieś taki projekt się zaczął. Mam nadzieję, że to będzie, że wpisze się to jakby w kanony kolarstwa w Polsce, że te rowery będą bardziej spersonalizowane i myślę, że takim projektem pokażemy, że można zrobić naprawdę coś fajnego z roweru. A na ile miałeś ty wpływ na ten projekt? No ja tutaj niestety niewiele mogłem, jakby to było wszystko inwencja tutaj inżynierów, którzy dbali od początku do końca i czuwali nad całym procesem, więc ja zawierzyłem jakby tej pracowni tutaj, jaki będzie projekt, jak to będzie wyglądało, ale efekt końcowy jest no, oszałamiający i myślę, że ten blask tego bijącego złota zewsząd będzie świecił. Piotrze, Blińska Pracownia Rowerów, co to jest? Blińska Pracownia Rowerów to manufaktura rowerowa. To coś, co powstało z pasji do rowerów. Tak naprawdę grupa ludzi, których rowery kręcą, którzy w rowerach widzą nie tylko przedmiot, ale coś więcej, detale, dusze. Nadajemy tym rowerom charakteru. Kto był autorem projektu tego konkretnego roweru? Była to moja wizja autorska, natomiast pracował nad tym tak naprawdę sztab ludzi, bo nie da się zrobić wszystkiego w pojedynkę. Chciałem w tym rowerze zawrzeć wszystkie akcenty, które są związane z sukcesem Adriana, z motywami patriotycznymi, z tym konkretnym sukcesem, który odniósł w Hongkongu. No, rower będzie rozpoznawalny nie tylko w obiektywach kamer podczas zawodów Pucharu Świata, sześciodniówek czy Mistrzostw Europy oraz Świata, ale no, będzie jednoznacznie kojarzony z Adrianem i to nie tylko w naszym kraju. Thank you.